Szczęść Boże, Klaudiusz Pobudzin, 22 dzień grudnia, środa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek, były minister transportu. Szczęść Boże, witam panie ministrze. Dobry wieczór. Pan był ministrem transportu, a dzisiaj tym samym działem zajmuje się minister infrastruktury. Jakaś różnica jest? Tak troszkę pół żartem, pół serio mogę powiedzieć, że zawsze transport jest czymś bardziej zawsze dynamicznym, infrastruktura jest czymś bardziej statycznym. No to jakby pasowało do opisu tego, co przynajmniej dzieje się teraz na kolei. Mamy dymisję wiceministra z PSL-u, z koalicyjnego rządu. Premier obiecuje porządek, a eksperci się zastanawiają, czy to będzie porządek przez RZ, czy przez Z z kropką. Nie wiem, to jest sytuacja, w której osoby, które, jak premier mówił w dniu wczorajszym o przywracaniu porządku, sami ten chaos i bałagan sprokurowali. Coś, co jest, tak jak już wielokrotnie w tej sprawie ostatnich, jak mówiłem, rutyną i w gruncie rzeczy też, już nie mówię tradycją, bo rozkłady jazdy w Europie i w Polsce kształtują się od ponad 100 lat, czymś, co było zawsze stałe, do czego można było się odnosić. Zresztą w niektórych rozwiązaniach europejskich rozkłady jazdy są przygotowywane na kilka lat, nie tylko na rok. W Polsce po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z tak wielkim zamieszaniem, na którym cierpią setki tysięcy pasażerów codziennie. Przypominam, że średnio rocznie polska kolej przewozi grubo ponad 180 milionów pasażerów. No to jest coś, co jest działaniem antyreklamowym, antymarketingowym, a każdy nowy projekt, korekt, zmian rozkładu jazdy, który ustala i zatwierdza się jesienią każdego roku, ma służyć dla nas jako klientów nową ofertą, nowymi propozycjami. Ma być, jest w każdym państwie i w Polsce zawsze tak było, również elementem właśnie dobrej reklamy i również ewentualnie wskazywania tam, gdzie obsługują przewozy regionalne, połączenia tutaj na bliskich odległościach, to jest zawsze odpowiedź tysięcy ludzi, czy częstotliwość kursowania pociągu lokalnego się zwiększa, zmniejsza, czy on jest zawieszony. To jest życie codzienne. Miliony ludzi dojeżdżają pociągami w Polsce do pracy. Panie ministrze, ale my słyszymy o tej zmianie rozkładu, ale czy to tylko jedyna przyczyna tego całego chaosu, bo no, nie sądzę, żeby rozkład wpłynął na to, że w pociągach, w niektórych wagonach była taka temperatura jak na zewnątrz. Tutaj powiem tak, w spółce PKP Intercity wymieniono w ciągu ostatniego roku, półtorej, raz kilkunastu szefów regionalnych, z których część była inżynierami czy menadżerami, którzy rozumieli problemy eksploatacyjne. Dzisiaj skład PKP Intercity to jest czterech finansistów, w tym jeden Anglik. Nowym szefem od kilku miesięcy Urzędu Transportu Kolejowego, czyli tego organu, który w Polsce, jak i w innych państwach w Europie i na świecie wkracza, aby po prostu przeciąć ewentualne spory, bo to jest, bym powiedział, odpowiedzialność za z jednej strony ludzi, ale również kwestia bezpieczeństwa. Jest nowy 32-letni szef tego urzędu, który nigdy z transportem kolejowym, czy szerzej z transportem, nie miał do czynienia. Także zauważamy, że w tej kadencji rządu Donalda Tuska w bardzo wielu newralgicznych miejscach, które są związane z merytoryczną, ale i codzienną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo milionów ludzi, pracują osoby, które w sposób nonszalancki, bez wiedzy i kompetencji odpowiadają za coś, na czym się nie znają. Czyli strach się bać, bo też jest kwestia opóźnień, warunków, ale też bezpieczeństwa. Ze środowiska kolejowego na pewno dochodzą do mnie jako do byłego ministra transportu sygnały, jakich jest więcej niż kilkanaście, że ludzie w niektórych firmach kolejowych, przewozowych są przerażeni poziomem niekompetencji osób, czy części osób, które zostały wprowadzone w tej kadencji rządu, w tą odpowiedzialność, na której się nie znają, a przecież choćby taka funkcja Urzędu Transportu Kolejowego, jak sprawdzanie i wyrażanie zgody na przykład na przejazdy przez Polskę tranzytem pociągów, na przykład z fosforem, z materiałami niebezpiecznymi, to jest również element po prostu bezpieczeństwa ruchu i w Polsce zawsze stan
bezpieczeństwa i tego, co się dzieje na kolei, jest zawsze fotografią zdolności albo niezdolności państwa do działania. Dzisiaj wiele osób wskazuje na to, że na podstawie tego, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu dni, to państwo się rozchodzi, żeby nie powiedzieć, jego rola jest anarchistyczna, a nie taka, która kształtuje potrzebny nam wszystkim ład. Może taki właśnie jest cel. Premier Donald Tusk swoją decyzją o dymisji wiceministra infrastruktury pana Juliusza Engelharda próbuje nas przekonać, czy wmówić nam, że to tylko jest jego wina, że jest taka zła sytuacja na kolei. A jaka jest prawda, pana zdaniem? To jest tak, że w każdym państwie i w Europie i w Polsce jesienią tego roku, czyli przełom września i października, te decyzje, o których mówił premier Tusk dwa dni temu o przywracaniu porządku, to powinny być przyjęte, uzgodnione i powinny być przedmiotem pokazania opinii publicznej nowych propozycji. To się nie stało. 11:55 albo 12 grudnia wybuchł wielki chaos. Ja tutaj w dniu wczorajszym w jednej stacji telewizyjnych opowiedziałem historię taką, w której na dworcu w Katowicach, w moim, można powiedzieć, okręgu wyborczym na Śląsku, było naniesionych mazakiem na tablicach informacyjnych na peronie 56 zmian peronów, godzin odjazdów. To jest coś, co nikt w Polsce nigdy w takiej skali nie przeżywał. Były kwestie jednostkowe, ewentualnie jakieś zawieszane pociągi, które nie otrzymają w ostatniej chwili dofinansowania ze strony marszałków, ale dzisiaj całą władzę również na poziomie samorządów wojewódzkich, a przewozy regionalne są własnością przecież marszałków sejmików, sprawuje rząd Platformy Obywatelskiej. To jest kwestia jakbyś tego zaplecza politycznego rządu. Także to, co wczoraj powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej, jest żenujące, nieporadne i nie odpowiada w sposób najbardziej elementarny na to, z czym mieliśmy do czynienia, bo tam nie ma żadnego planu. Jest jedynie, że tak powiem, tak sądzę, albo jestem tutaj przekonany, że będziemy mieli do czynienia z dalszą anarchizacją po prostu sfery przewozów pasażerskich w Polsce, i tych drogowych, i kolejowych, tym bardziej, że rząd przegłosował w ubiegłym tygodniu poprzez swoje zaplecze parlamentarne w Sejmie coś, mianowicie w ustawie o transporcie publicznym zakazał w Polsce ochronę polskich przewoźników. Coś, co w żadnym państwie europejskim jest regułą, w Polsce jest zakazem, i rok 2011 pod tym względem będzie dramatyczny, jeśli chodzi o pogorszenie kondycji przewoźników, którzy realizują te cele publiczne. Mówię tutaj o przedsiębiorstwach komunikacyjnych, których właścicielami są samorządy i organizatorzy przewozów jak PKP Intercity, czy przewozy regionalne, czy spółki właśnie kolejowe. To stwarza możliwość wejścia na rynek w to miejsce zagranicznych przewoźników, tak? Znaczy to oddaje bez jakiejkolwiek walki po prostu pozycję dzisiejszych operatorów i daje po prostu przewagę niezgodną, że tak powiem, z uczciwą konkurencją wielu tym podmiotom, które szukają tutaj również biznesu w Polsce. Ale w żadnym państwie europejskim nie ma takiego rozwiązania, które zostało przyjęte w ubiegłym tygodniu. To jest wyjątkowy skandal, z którym będziemy musieli się uporać. Tutaj Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie wnosił w styczniu inicjatywę przywrócenia tych rozwiązań, które są tylko, jak mówię, możliwością, ale one są niezbędne w prawie krajowym, w polskich ustawach, aby w sposób stosowny chronić również interesy polskich przewoźników drogowych, pasażerskich i kolejowych pasażerskich. A może chodzi o to, bo tak słucham, co pan mówi, próbuję łączyć to wszystko w jedną całość, żeby polskie koleje zrzucić z torów, żeby na tory wprowadził je jakiś, niemiecki, czy ten model, kierowania państwem prowadzi od katastrofy do katastrofy. Przecież to jest pewien ciąg zdarzeń. Po Smoleńsku nie wyciągnięto żadnych konsekwencji wobec kogokolwiek. Później była powódź, nie zdymisjonowano również kogokolwiek. Mamy teraz chaos w ostatnich kilkunastu dniach na polskich kolejach. To można powiedzieć, premier jest konsekwentny, bo dlaczego miałby odwoływać ministra
infrastruktury z tego tytułu, że są perturbacje w rozkładzie jazdy, kiedy w kwietniu nie odwołał nikogo, kiedy 1/3 elity polskiego państwa zginęła w tej strasznej katastrofie lotniczej Federacji Rosyjskiej. Dowiedzieliśmy się i informowaliśmy o tym, że na kilka dni przed zmianą rozkładu była wielka wycieczka na mur chiński, tak, do Chin, i brał w niej udział Tusk Michał. Redaktor. No, media właśnie dzisiaj Wyborczej. W ciągu dnia tę informację przekazują. No, można powiedzmy złośliwie powiedzieć w taki sposób, no, to, może to jest też przyczyna, dla której nie został zdymisjonowany minister infrastruktury, no, ale to jest też pytanie, z jakich powodów 20-kilkuletni dziennikarz lokalnej gazety jest w delegacji państwowej. Chyba, że się nazywa rzeczywiście Michał Tusk. Mam za mało informacji, żeby to jeszcze skomentować, ale to myślę, że to jest właśnie również taki dodatkowy, bym powiedział, to jest symbol, fotografia tego, co poprzedzało ten bałagan. Jeśli w kluczowym tygodniu przed wejściem w życie nowego rozkładu kolejowego jest wyjazd delegacji kolejowej i Ministerstwa Infrastruktury na drugi koniec słowie świata do Chin, i w Polsce nie ma ani jednej osoby odpowiedzialnej na miejscu, która mogłaby przeciąć te spory, no to nie dziwmy się po prostu później tym faktom. A to, że jak gdyś był w tej delegacji syn szefa rządu, no to niech telewidzowie odpowiedzą sobie na wiele pytań z tym związanych. To jest rzeczywiście informacja niesłychana. No, może to mogło uratować ministra Grabarczyka, bo wiemy skądinąd, że no, obaj panowie też nie darzą siebie sympatią. Tutaj nie wnikam w te relacje, bo to będzie w platformie, on jakoś organizował w platformie wyborczej tych słojów wewnętrznych, politycznych jest tutaj tyle. Ważne jest tylko to, że coś, co było zapowiadane przez premiera w exposé w 2007 roku, czyli ta zapowiedź uporządkowania przewozów regionalnych, kwestia punktualności pociągów, prawo obywateli do lepszych usług kolejowych, nie tyle, że została, bym powiedział, niewykorzystana, tylko ona została zmarnowana. Panie ministrze, wspomniał pan tutaj katastrofę smoleńską. Wiemy, że teraz toczy się, nie wiem jak to nazwać, takie przeciąganie liny albo pozorowane przeciąganie liny pomiędzy rządem polskim a stroną rosyjską w sprawie tego raportu MAK-u. Polska strona wysłała jakieś uwagi na ten temat. Edmund Klich mówi, że przejęcie i prowadzenie śledztwa w Polsce byłoby możliwe, ale niekorzystne. Tu jest cały ten splot zaniechań Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony i Rządu po 10 kwietnia, gdzie niewystąpienie w tych pierwszych kilkunastu dniach z kluczowymi po prostu wnioskami dotyczącymi statusu samego badania tej katastrofy i działań tutaj prokuratury odbija się po prostu dzisiaj w sposób niesłychany. I takim dopełnieniem tego, co jest tym podstawowym państwowym błędem na początek, jest choćby sprzed dwóch dni raport, przepraszam, nie raport, tylko komunikat Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, w którym również, on jest zastanawiający, bo on poddaje wątpliwość status polskich uwag od strony językowej, a skądinąd powiem, iż już w miesiącu lipcu występowałem do premiera z pytaniem, czy polski rząd robił jakiekolwiek zastrzeżenia co do wyboru języka urzędowego tego raportu. Nic w tej sprawie nie zrobiono, czegokolwiek. I tak samo polski rząd nie wystąpił choćby o wydłużenie tego 60-dniowego terminu na złożenie uwag. Przypominam, iż nieuwzględnienie tych uwag przez stronę rosyjską w ogóle zamyka cały, można powiedzieć, tryb postępowania przewidziany w konwencji. Później, myślę, opinia publiczna, rodziny poszkodowane tutaj tą tragedią, ich pełnomocnicy, myślę, że w tej sprawie również Prawo i Sprawiedliwość będą podejmowały działania na forum międzynarodowym, aby ta kwestia nie była po prostu załatwiana w tak niechlujnym i można powiedzieć niesłychanym
procedowaniu, z jakim mamy to do chwili obecnej do czynienia, bo też choćby wystąpienie premiera Tuska po 8 miesiącach, w którym stwierdza o tym, iż raport MAK-u jest bezdyskusyjnie nie do przyjęcia, no jest świadectwem nieporadności, wręcz ignorancji i nonszalancji. A pana zdaniem, dlaczego premier to powiedział? No bo tak, z jednej strony te słowa mówią o tym, że popełnił błąd, a z drugiej strony... Premier nie rozumie państwa i jeśli polska opinia publiczna w ciągu ostatnich miesięcy na przykład wiedziałaby o faktach takich, że kilkakrotnie jest poproszony na przykład ambasador Federacji Rosyjskiej po tym, jak przedstawiciele Polski sygnalizowali przecież szefowi rządu wielokrotne naruszenia konwencji chicagowskiej przez MAK rosyjski, jeśli na kanwie tych wniosków byłyby jakieś noty dyplomatyczne i stanowcze działania rządu, choćby również później powtórzone w czasie wizyty prezydenta, to byłby inny komentarz. A dzisiaj jest to jedynie świadectwo, powiedział z jednej strony wcześniej, postawy Tuska, który mówi o tym, że jego to de facto nie interesuje, bo to robi niezależna prokuratura w Polsce, wojskowa i rosyjska, a my mamy swojego, że tak powiem, przedstawiciela i rząd do tego się nie wtrąca. Dzisiaj jest to sytuacja, w której jest to komentarz, który można powiedzieć tak jest taką ucieczką, próbą ucieczki od kompromitacji, która jest w tej materii raczej nieunikniona. A to już nie bardzo, gdzie premier ma uciekać w tej sferze nawet mentalnej, bo to nie wiem, wydaje do mi się, PR-u, że ten do PR-u, do miecz Demoklesa mówiąc zobaczył tak, nad sobą. Mówiąc tak w tym języku, bym powiedział, zaplecza rządu, to do języka PR-u, do języka tak zwanych eventów, różnych takich jednodniowych pomysłów, tylko te sprowadzenie z świata wirtualnego do sfery faktów dla szefa rządu może być bardzo brutalne. Co może to pachnieć jakimś Trybunałem Stanu w przyszłości? To nie jest rozważanie teoretyczne, dlatego że tutaj chronologiczne podsumowanie tych zaniechań, z jakich mamy do czynienia w tych miesiącach, stawia tak tego rodzaju pytania, niezależnie od sympatii politycznych, jako pytania, które są uzasadnione i one są również odniesione po prostu do tego, co rząd nie wykonał, a co powinien wykonać jako elementarny obowiązek wobec rozmiaru tych strat, jakie doznała Polska w tym, co się stało na miejscu w Smoleńsku 10 kwietnia. Bo z nieoficjalnych informacji wiemy, że ekspertom, którzy pisali tą odpowiedź na raport MAK-u cząstkową, no to nie tylko drżała ręka, ale się trzęsła ręka. No sobie jestem w stanie wyobrazić, iż eksperci zaproszeni przez ministra Millera, który nomen omen w imieniu Polski sygnował te uwagi. No przecież jeśli zanalizowali te wnioski raportu rosyjskiego, to muszą, każdy z nich musi dochodzić do wniosku, że to jest tak niesłychana, bym powiedział, i nieprawdziwa konkluzja, w której po prostu nieodniesienie się do kwestii elementarnych, zasadniczych rodzi również odpowiedzialność karną tych osób, dlatego że w najbliższym czasie i w najbliższych latach wszystkie przecież te materiały, że raz zostaną upublicznione, a dwa one będą przedmiotem również prowadzonych ekspertyz, prowadzonego śledztwa na terenie Polski, również jak tylko sądzę, ale jestem o tym pewien, również pomocy międzynarodowej czy ewentualnej komisji międzynarodowej, która zanalizuje ponownie całość tych materiałów, które towarzyszyły organizacji, przygotowaniom oraz tym, co się działo tam na miejscu i również tej odpowiedzialności czy współodpowiedzialności władz Federacji Rosyjskiej w przyczynił się do tej katastrofy, a przecież lotnisko to było wojskowe i nikt nie słyszał, żeby rosyjski minister pan Iwanow z tego powodu był objęty jakimś postępowaniem, czy był zdymisjonowany za to, iż ponosi również polityczną odpowiedzialność za brak nadzoru nad utrzymaniem kompetencji i właściwego funkcjonowania tego
tego lotniska wojskowego. No tak, tym bardziej jeszcze, że warto nadmienić, że zmieniono zeznania kontrolerów lotu Rosji. No to jest taki właśnie... Ale miejmy nadzieję, że to jest taki właśnie przykład, jeden zapewne z wielu, o którym miejmy nadzieję, że powstanie jakiejś międzynarodowej komisji, no, pozwoli przełamać ten taki od początku do przynajmniej dzisiejszego dnia w stylu rosyjskim i na modłę rosyjską prowadzonym śledztwie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę dziękuję. Państwa, naszym gościem był były minister transportu w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza też? Dobrze. Jarosława Kaczyńskiego, czyli z zarządów PiS-u, pan poseł Jerzy Polaczek. Panie ministrze, najlepsze życzenia, błogosławionych świąt. Wzajemnie. Chciałem złożyć dla pana i dla całej... telewidzów, wszystkiego co najlepsze i błogosławionych świąt rodzinnych. Dziękuję. I dla pana, i dla całej rodziny. Szczęść Boże. Dziękuję, a zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże.